W opisie znajduje się link do strony G2A, na której można kupować przeróżne klucze do gier, więc polecam się zainteresować. Pulchny Niedźwiedź. No halo, cześć, hej! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Jesteśmy w grze jeszcze żadnej, ponieważ najpierw przypominam wam o tym, byście zostawili komentarz, lajka, kliknęli subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, a także zdecydowali się na kliknięcie w dzwoneczek, by dostawać powiadomienia o najnowszych filmach. Filmach takich jak ten z gry Wiedźmin. Jak pewnie widzicie, znajduje się w jakiejś starej, opuszczonej krypcie, gdzie muzyka jest wyśmienita. Zresztą ta krypta też ma swój klimat, ale ona sama w sobie nie jest przerażająca. Przerażająca jest właśnie ta nuta, gdyż czasem w niektórych kryptach przygrywa nam zwyczajna melodia z Kermorem, która jest mega nostalgiczna dla mnie i kiedy ją słyszę, to nie jestem w stanie się bać. Ale a propos strachu, jakiś gul parszywy postanowił mnie zaatakować. Na szczęście mam na sobie nałożone eliksiry. Zamieć, jaskółka oraz na mieczu moim srebrnym jest olej przeciwko trupojadom. Ale Niedźwiedziu, co tutaj robisz? Ktoś by się zapytał. Już odpowiadam. Otóż od włączenia nagrywania i nagrania tego wstępu, który przed chwilą widzieliście, do tego momentu u mnie minęła ponad godzina i 5 minut oraz 55 sekund, 6 sekund, 7 sekund, dobra, wiecie o co chodzi. Dlaczego tyle czasu minęło? Ano dlatego, że biegałem sobie po wyzimie, zbierałem różne questy, wykonywałem je, są to takie questy ultra poboczne, które nic nie wnoszą do fabuły, a jak już mówiłem wielokrotnie, w tej serii nie chcę skupiać się na questach pobocznych i też nie chcę, żeby ta seria trwała 10 milionów lat. Raczej celuję w maksymalnie 20 odcinków, przy czym wydaje mi się, że i tak seria będzie krótsza niż 20 odcinków, bo Wiedźmin, jeżeli się go zna i się dużo wycina, nie jest aż tak długi, jak mogłoby się wydawać. Zostawię sobie tutaj na chwilę, dosłownie na chwilę, petardę Król i Królowa, albo wyrzucę na chwilę i zabiorę stąd to pieczone udo. Dlaczego? Ano dlatego, że jeżeli ja je zjem, to przyspieszy to regenerację mojego życia. Życia, którego nie mam zbyt dużo, nawet pomimo tego, że w przerwie między nagraniami udało mi się rozwinąć mojego Geralta na wyższe poziomy wytrzymałości, na poziom czwarty, ponieważ otrzymałem pierwszy złoty talent. To dalej niewiele zmienia w moim życiu, gdyż modyfikacja wciąż jest mega trudna. No i tak, questy mówią mi, że powinienem teraz udać się do szpitala Lebiody i dokonać sekcji zwłok. Sekcji zwłok tego więźnia, który jest jakoś związany z salamandrą. Problem polega na tym, że ja tam mam się udać w nocy. No i skoro i tak muszę czekać do zmierzchu, to dlaczego by na przykład najpierw nie zbadać sobie krypty na cmentarzu. To jest właśnie ta krypta swoją drogą. Żaden quest w teorii mnie tutaj nie prowadzi. No, może poza zleceniem na Algule, które już wykonałem przy okazji odcinka poprzedniego. Jednakże, jeżeli udamy się tutaj z własnej nieprzymuszonej woli, to odkryjemy pewien sekret. Sekret, który pomoże nam podczas tej sekcji zwłok, którą dalej warto zrobić, by otrzymać dodatkowe punkty doświadczenia. A akurat na tej modyfikacji każdy punkt doświadczenia jest mile widziany. Oho, ho, 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 oho, ho, ho, ho. Pan Gul postanowił po raz kolejny mnie zaatakować. Nie wiem, czy to jest Algul, czy zwyczajny Gul. Wydaje mi się, że zwyczajny, bo jakoś tak za łatwo go pokroiłem na kawałki. No, nieważne. Podnosimy szybko szczątki. Tak, to był zwyczajny Gul. No i ta melodia, widzicie? To jest tak dobra melodia. Muzyczka z Kermorem kojarzy mi się mega z czasami, kiedy jeszcze chodziłem do gimnazjum, a raczej nie chodziłem, bo jak opowiadałem przy okazji jednego odcinka chyba, był taki moment w moim życiu, kiedy postanowiłem sobie zrobić wolne od szkoły, oczywiście nie mówiąc przy tym rodzicom, potem dostało mi się za to strasznie, no ale zasłużenie, no bo przez miesiąc, może nawet ponad miesiąc, po prostu olewałem sobie lekcje, nie chodziłem do szkoły, a zamiast tego skręcałem sobie w prawo i szedłem w kierunku działki moich rodziców, która była tak lekko za miastem. No i tam były takie lasy, była rzeka i spędzałem tam bardzo dużo czasu chodząc i przyglądając się po prostu naturze. I to był też moment, w którym grałem w Wiedźmina i powiem wam, że byłem wtedy w jakimś takim wiedźminowym transie, że samo oglądanie tej natury, która była taka jesienno-zimowa, potem już zimowa w zasadzie, bo to było tak, że najpierw w październiku sobie trochę pofologowałem, a potem właśnie zimą postanowiłem powtórzyć
te operacje. Ucho, ho, 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 jest problem, bo tam chodzi chyba Graveyr, więc nie chcemy go pulować. Najpierw zajmiemy się gulem jednym, teraz gulem drugim. Spokojna twoja rozczochrana jaskółeczka nam tutaj świergota i regeneruje HP, a tam, jak już pewnie widzieliście, leży ciało Raymonda, czyli detektywa. Przy okazji poprzedniego odcinka też mówiłem, że przy Raymondzie wibruje nam medalion. Jak to brzmi? Mój medalion wibruje przy tobie, mała. Czy to znaczy, że masz w sobie magiczny seksapil? Można byłoby powiedzieć, gdyby ktoś był cringe'owym podrywaczem, ale nie ja. Ja przybyłem tutaj, by rzuć gumę i zabijać Graveyry, które swoją drogą, jak widzę, krwawią. Z jednym sobie jeszcze jakoś radzę na farcie. Problem będzie, gdyby się drugi pojawił. To mi przypomina, że wciąż nie zmasakrowałem tych Graveyrów w piwnicy tego opuszczonego domu, ale nie wiem, czy jestem w stanie to zrobić w tym akcie. W sensie możliwe, że jestem za słaby, że troszeczkę źle rozdałem talenty i tego jednego questa nie uda mi się wykonać, ale to chyba nie jest duży problem. No ale nie dokończyłem chyba mojej historii, więc wracając. Dlaczego nie chodziłem do szkoły? Ano dlatego, że przez jakiś czas czułem się w tej szkole po prostu źle. Nie miałem tam zbyt wielu znajomych, z którymi mogłem sobie porozmawiać. Też nie czułem, że uczę się czegokolwiek, a i ta szkoła, z racji, że to była szkoła w takiej małej miejscowości, nie była jakoś wybitna, a nauczyciele byli bardzo nieprzyjemni, w szczególności nauczycielka od matematyki. Swoją drogą leży tu ciało Raymonda. Trzeba je przeszukać. To jest dowód na to, że Raymond niestety gryzie już ziemię. Jak już mówiłem, naszyjnik wibrował przy nim. Można powiedzieć, że ej, mój wiedźmiński medalion przy tobie wibruje, mała. Czy to znaczy, że jesteś magiczna? Powiedziałby jakiś początkujący r***acz, ale ja nim nie jestem, oczywiście. Tak samo jak nie jestem wystarczająco potężny, by walczyć z tym flederem, ja bym go stąd wymikrował, żeby wyjść z walki, żeby ją opuścić, ale na pewno nie chcę z tym flederem prowadzić żadnych konwersacji, bo ja wiem, że to się skończyłoby moją śmiercią. Nie mam nałożonego oleju przeciwko wampirom, więc walka z flederem jest skazana na porażkę. Nie byłbym w stanie w ogóle go trafić i mówię to z perspektywy człowieka, który, no jak już wspomniałem, wyciął ponad godzinę z dzisiejszego materiału, no bo kompletnie nic się tam nie działo. Kolejny ghoul. Ja tutaj teraz się kręcę już nawet nie po to, by szukać czegoś konkretnego, tylko po to, żeby levelować sobie na tym, co mogę. Póki są tutaj pojedynczy przeciwnicy, póty warto na nich levelować, bo im więcej expa, tym bliżej jestem kolejnego złotego talentu, a złote talenty z kolei będą mi potrzebne. O, dekokt Rafarda Białego. To się może przydać swoją drogą w przyszłości. Białe róże bym wywalił, dekokt zabrał, bo jeżeli go wypijemy, to może przy okazji nauczymy się go tworzyć. A to byłoby fajne, bo dekokt w połączeniu z białym miodem mógłby nam uratować niejednokrotnie tyłek. Ten fleder wciąż tam jest. Ach, dobra, podejdź tutaj. Ja cię teraz zestunuję przy odrobinie. Ja, moment, udało się. Ja go mogę zmanszotować. Powaliłem go i zwanszotowałem! Aj, ty frajerski frajerze! Nie sądziłem, że to się uda, ale się udało i mamy kły fledera! Ej, ej, ej! Ej, 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 ej! Ej, fajnie, fajnie. Podoba mi się to. Fartem po fartem, ale wyszło. Muszę coś wywalić. Muszę coś wywalić. Najlepiej list rycerza Edrika. Nie potrzebujemy go do szczęścia. On nie jest związany z żadnym questem. A skoro ciało Raymonda już znaleźliśmy, to możemy wrócić do grabarza i poinformować go, że no niestety, ale Raymond nie żyje i trzeba się zaopiekować jego ciałem. To też oznacza, że ktoś podszywa się pod biednego Raymondka. Warto było tutaj wrócić. No i jest tym kimś najprawdopodobniej Azar Javed. Dalej możemy zrobić sekcję zwłok i tak jak już mówiłem, polecam to zrobić, bo to jest dodatkowy exp. No i ja ją zrobię oczywiście. I nawet wam ją pokażę, a po sekcji zwłok będzie trzeba umówić się na imprezę u Szani, gdyż taka impreza także na nas czeka. I co? Dowiedziałeś się czegoś? W krypcie jest ciało Raymonda. Jak to możliwe? Przecież rozmawiałem z nim całkiem niedawno. Teraz mam pewność. Pod Raymonda podszywa się mak iluzjonista, przywódca Salamandry. No dobra, mamy pewność i możemy ją wykorzystać do tego, żeby zwabić Azara Javeda w pułapkę. No to jesteśmy u Kalksztajna, trzeba go poinformować o tym, czego się dowiedzieliśmy. No i z jego pomocą ułożyć plan działania. Wiem, że Raymond to szef Salamandry. Jesteś pewien? Tak, mam na to niezbite dowody. Azar zabił Raymonda i zaczął się pod niego podszywać za pomocą iluzji. To szubrawiec.
Co zamierzasz z tym zrobić? Lepiej, żebyś nie wiedział. Uważaj. Na pewno jest potężny. Trzeba go odciąć od źródła mocy, czyli od ognia. Trzeba go ściągnąć w miejsce z zachwianą aurą magiczną, najlepiej otoczone żywiołem przeciwstawnym, czyli wodą. Wieża na bagnach. Idealne miejsce. Tam będziesz miał szansę. Kolejnym przystankiem jest Shani, ponieważ, tak jak mówiłem, ona daje jeszcze innego questa, by zorganizować imprezę. Całkiem fajny quest i ten akurat wam pokażę. No, wstawaj. Jest naprawdę ładna, to trzeba przyznać. Tak? Zawsze wolałem Shani niż Triss. Może ci w czymś pomóc? W zasadzie poprosiłabym cię o przysługę. Zamieniam się w słuch. Jaskier. Pamiętasz Jaskra, prawda? Otóż od dłuższego czasu namawiamy się na nasiadówkę. Nasiadówkę? Tak, powspominalibyśmy dawne czasy przy kilku głębszych. Mam tylko jeden problem. Brak kilku głębszych. Tak się zupełnym przypadkiem składa, że mam wszystkie alkohole. Zupełnym przypadkiem. Przyniosłem alkohole. Doskonale. Przyprowadź koniecznie jeszcze kogoś. Do zobaczenia na imprezie. Ogólnie na imprezę możemy zaprosić kilka osób. Bodajże Zoltana, Zygfryda i Carmen. Ja zawsze, ale to zawsze zapraszam Zoltana, ale tym razem mam ochotę, naprawdę mam ochotę zaprosić Zygfryda, bo też będę grał po stronie zakonu, dlatego nie głupim pomysłem byłoby się spiknąć jakoś z tym młodym rycerzykiem. A tak się składa, że teraz możemy go znaleźć na bagnach, gdzie i tak muszę się udać po przedostatnią sefirę, która jest związana ze strażnikiem, golemem. Trzeba będzie go uaktywnić i ogólnie wywołać burzę. Trochę będzie z tym roboty. I przy okazji też zrobię jednego questa, który na bagnach teraz powinien się pojawić, gdy tylko dostarczę Jewinowi odpowiedź Vivaldiego, która brzmi, nie będzie pieniędzy, bo w sumie Vivaldi nie dostał twojego listu. W rzeczywistości to nie osłem. Przy okazji wierzyć mi się nie chce, ale mam kolejny punkt wytrzymałości i dzięki temu toksyczność mikstur minus 25%! Możemy pić więcej eliksirów. O tak, niebawem udam się do tej cholernej piwnicy, gdzie były trzy graveiry. No ale, jak pewnie widzicie, jestem teraz magicznym sposobem w obozowisku Skojatel, gdzie jest Jewin, któremu dostarczymy odpowiedź Vivaldiego. A, Wiedźmin. Widzę, że nie próżnowałeś. Obóz szkoleniowy? Aby skutecznie prowadzić walkę, musimy trenować. Naprawdę myślisz, że ta garstka może cokolwiek zwojować? Czy garstka kamieni może zmienić się w potężną lawinę? Czy miasto może spłonąć od pojedynczej iskry? Obaj znamy odpowiedź. Cóż... Tak? Nie dostarczyłem twojego listu. Gdyby nie okoliczności, porozmawialibyśmy dłużej. Jakie okoliczności? Chociaż tak obnosisz się ze swoją innością, jesteś tylko dłan. Takim samym jak cała reszta. Nie mam dla ciebie czasu, Vord. Cóż, quest powiedzmy po części wykonany, ale ja nie będę dla niego wykonywał drugiego questu, ponieważ teraz musimy podjąć decyzję, czy chcemy wykonać quest dla elfów, czy quest dla zakonu. Co ty mnie tutaj brokujesz? Tak, brokujesz. Brokujesz mnie tu drogę. Co to ma być? Proszę natychmiast przepuścić mnie, bo ci tego Bloodzigera na twarz wybuchnę. No i zrobię to. Nie zrobię tego, bo nie wybuchł. Dobra, jeszcze raz. Dawaj. Żyjemy? O kurczę. Nie żyjemy, mam bardzo mało zdrowia. Dobra, ewakuacja. Biegnijmy do gaju druidów i przez gaj druidów do Zygfryda. Wykonamy dla niego questa i zaprosimy na imprezkę. Geralt? Na święty płomień, dobrze cię widzieć. Co się stało? Dostałem kolcem Echinopsa pod nagolennik. Nie mogę chodzić, a mieliśmy znaleźć cmentarzysko golemów. Najpierw jakiś idiota. Niech święty płomień rozświetli mroki jego umysłu, bełkotał o komarach i gelomach, a potem dostałem tym przeklętym kolcem. Ach! Ranę trzeba opatrzyć. Nie ma czasu na drobiazgi. Elfy będą handlować z hawekarami na cmentarzysku golemów. Miałem wyeliminować hawekarów i wiewiórki. Jednym ruchem ściąć wszystkie łby hydry. Wygląda na to, że hydra jeszcze pożyje. To był bezpośredni rozkaz od samego wielkiego mistrza. Geralt, pomóż mi proszę. Przekażę ci dowództwo nad oddziałem. Jestem wiedźminem, nie żołnierzem. Wierzę w ciebie, Geralt. Wierzę też, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Święty płomień obarczył cię odpowiedzialnością i zaszczytem. Spokojnie, Zygfrydzie, nie unoś się.
Proszę cię, naprawdę potrzebujemy pomocy. Dobrze, poprowadzę rycerzy. Dziękuję. Uderzajcie mocno i pewnie. Niech święty płomień was prowadzi. Tak sobie myślę, że nie zawadziłoby użyć wiedźmińskich eliksirów. Słyszałem o nich wiele dobrego. Oczywiście. Wiedźmin nigdzie nie rusza się bez swoich eliksirów. Jeszcze jedno. Kim są hawekarzy? To gnidy, jakich mało. Ludzie sprzedający wiewiórkom broń. No i Bloodzygera nigdzie nie ma. Pamiętam, że jak pierwszy raz grałem w Wiedźmina, nawet nie wiedziałem, że to jest Siegfried. Nie miałem o tym bladego pojęcia. Nawet nie rzucił mi się w oczy, kiedy biegałem po tych bagnach, pomimo tego, że biegałem całkiem sporo po tych bagnach. No ale quest wysyła nas tam. Wysyła nas w tamto miejsce, na cmentarzysko golemów, to w sumie zaraz obok. Po stronie elfów ten quest jest ciutkę trudniejszy. A to dlatego, że wtedy trzeba przebiec jeszcze między potworami. A tutaj tylko wbiegamy, zabijamy i uciekamy, tylko nie dajmy się otoczyć tym elfom. Normalnie to wspierałbym elfy oczywiście i zresztą zawsze to robiłem. Przez większość gry wspierałem elfy, a potem, kiedy można było sobie po prostu wybrać neutralność, to wybierałem neutralność, no bo wydawało mi się to najbardziej Geraltowe. No starałem się być najbardziej Geraltowego Geralta. Teraz jednak mam ochotę pograć pod zakon, tak jak już mówiłem zresztą wcześniej. Mam ochotę być zakonem, mam ochotę zobaczyć, jak ta droga zakonu wygląda. Poza tym podoba mi się ich zbroja, podobają mi się kolory, które wybrali, a także nazwa Płonąca Róża. No nic, nie żyją, więc raczej już nie pohandlują z nikim, a my możemy wrócić do Siegfrieda, powiedzieć mu, że nie dość, iż zabiłem jego wrogów i wykonałem zadanie, które miał wykonać on, więc de facto wykonałem za niego robotę, to jeszcze na dodatek. Tak, zapraszam go na imprezę. Doprowadziłem twoich rycerzy na cmentarzysko golemów. Jaki jest wynik bitwy? Teraz jest tam cmentarzysko elfów. Twoi rycerze spisali się dobrze. Przy okazji informacje o hawekarach były nieprawdziwe. Hawekarów nie było, a wiewiórki były przygotowane do walki. Twoje poświęcenie zostanie nagrodzone. Zakon Płonącej Róży dba o przyjaciół. Nie wątpię w to. Dam ci od razu dowód. Przeprowadziłem małe śledztwo w sprawie tych bandytów, którzy napadli na nas w kanałach. Czego się dowiedziałeś? Zdaje się, że są bardzo zainteresowani wiedźminami. Przed tobą w Wyzimie pojawił się inny wiedźmin. Berengar. Tak, właśnie on. Udało mi się ustalić, że wpadł w ręce salamandry. Uważaj, bo na ciebie również mogą mieć oko. A więc żyje. Ta sprawa staje się coraz bardziej podejrzana. Dziękuję ci, Siegfriedzie. Przyjaciele powinni sobie pomagać. Tak sobie biegam po Wyzimie, zastanawiając się, jak zaprosić Siegfrieda na imprezę, bo okazuje się, że chyba nie mogę tego zrobić, bo teraz siedzi na bagnach. I pomyślałem sobie, ej, w sumie, ja nigdy nie widziałem na imprezie Carmen. Przyszłabyś może na domową imprezkę? Dla ciebie białowłosy wszystko. I to niedrogo, tylko 100 orenów. Zgoda. Podam ci adres. Dobrze, pojawię się na pewno. No to mamy zaproszoną Carmen na imprezkę. Nie sądziłem, że to zobaczę, ale zobaczę. No to jesteśmy na imprezce. Ciekaw jestem naprawdę, jak to się potoczy, kiedy ona została zaproszona. Hej. Witaj, Geralt. Geralt? Orzesz w mordę kopany. Przez chwilę myślałem, że zobaczyłem ducha. Właściwie to ja... Czyżbym tracił głowę? Co to za żarty? Szani! To nie żarty. Ale jak? Przecież sam widziałem. Co widziałeś, Jaskier? Widziałem, jak kazała przenieść cię na łódź i był tam jednorożec, i Milwa, i Kahir, i Angulem, i był Jarpen, i Zoltan. Wszyscy widzieli. Straciłem pamięć. Chcę wiedzieć, czemu wszyscy się dziwią, widząc mnie żywego. Opowiedz, co wiesz. Spokojnie i po kolei. To było 5 lat temu w Rivii. Siedzieliśmy w karczmie, zajadając ślimaki i popijając gorzałkę ze starymi kumplami, kiedy zaczął się pogrom. Opętany rządzą krwi motłoch zaatakował dzielnicę nieludzi. Chciałeś ich powstrzymać, przestraszyć. Ruszyłeś na ulicę. Tam... Co było dalej? Ktoś dźgnął cię widłami w brzuch. To była śmiertelna rana. Dotarliśmy do ciebie zbyt późno. Mam wrażenie, że nie mówisz wszystkiego. Byliśmy tam wszyscy. Wszyscy? To znaczy kto? Ty naprawdę nic nie pamiętasz. Wszyscy twoi bliscy i przyjaciele.
Brzmi trochę jak z ballady. To sama najprawdziwsza prawda. Geralt, ja wciąż nie mogę uwierzyć. Wybacz. Słuchaj, Jaskier. Nie potrafię ci nic udowodnić, bo to po prostu niemożliwe. Ja nie pamiętam, ty nie wiesz. Obawiam się, że pewne rzeczy pozostaną niewyjaśnione. Usiądźmy przy stole jak starzy kumple. Napijemy się, pogadamy. Czas pokaże, kim jestem. Masz rację. Zbyt wiele razem przeszliśmy, żebym mógł się pomylić. W Wiedźminie 1 zastosowali ciekawą taktykę. Jak wytłumaczyć to, że Geralt wrócił? Wiem, nie tłumaczmy tego, może się nie skapną. Ktoś idzie. Wiedźminie, czy mógłbyś przedstawić swoją przyjaciółkę? Szani, przedstawiam ci Carmen. Damę obdarzoną wieloma przymiotami, które z całą pewnością docenisz. Nie wątpię. Jaskier, poznaj. Nie trzeba, Geralt, znamy się. Cześć, Carmen. Czym się zajmuje Carmen? Może sama coś powie? Jestem damą do towarzystwa, kochanie. Znaną i szanowaną w całej Wyzimie. Bywałam nawet na dworze jakiś czas temu. To prawdy, fascynujące. Na dworze, powiadasz? Ech, Szani, daj spokój. Carmen jest w porządku. Skończmy to przesłuchanie i napijmy się. Jeszcze tylko jedno pytanie. Mogłabyś zdradzić, co cię łączy z obecnymi tu mężczyznami? Szani... Interesy, kochanie, interesy. Szani, nie bądź obrażalska. Że Jaskier jest starym dziwkarzem, wiem od dawna, ale że ty? Zawiodłam się na tobie. Jesteś nietolerancyjna, zawód jak każdy inny. W porządku, nic się nie stało. Zdrowie pięknych pań. Zdrowie. Tora, to mógł nie być dobry wybór. Zaproszenie jej na imprezę, to nie było sprytne. Mam pomysł, zagrajmy w grę. Geralt, to świetny pomysł. Grajmy. Nigdy nie odmawiam, gdy Carmen proponuje grę. Nie znam zasad. Są proste. Każdy musi odpowiedzieć na jedno pytanie albo wykonać zadanie. Jakie zadanie? Powiedzmy, przynieść coś z szafki nocnej staruszki, z parteru. Dobrze, to może ja zacznę. Szani, pamiętasz zapewne, jak przydybałem cię z Geraltem w Oxenfurcie? Jaskier, nie przeginasz aby? To nie fair. Ja nie mogę się narazić staruszce, bo mnie wywali ze stacji na zbity pysk. Szani, jak nie chcesz, to nie odpowiadaj. Ja pójdę na dół. Dzięki. Zaraz wracam. Tylko przynieś coś ciekawego, złociutki. Tak się składa, że mam przy sobie dziennik babuni, który zdobyłem jakiś czas temu, włócząc się po tym domu po prostu. Tak, jestem złodziejem i nie wstydzę się tego, to uczciwy zawód. Lepszy taki niż narażanie swojego życia, tępiąc potwory. Mam nadzieję, że się nie gniewasz. Przyniosłem coś ciekawego. Pamiętnik staruszki. O, pokaż! Ciekawe, co babcia wyczyniała za młodu. Pewnie było z niej niezłe ziółko. Oj, Jaskier. Geralt, zobacz, Jaskier ma rację. Już na pierwszych stronach naliczyłam 5 gachów. Cicha woda z babci. Wypijmy może jej zdrowie. Zdrowie babci! Carmen, a co byś powiedziała na taką piosneczkę? Chętnie posłuchamy. Daj spokój, Jaskier. Nie dziwota, że są harde, urodziwe panie. Wszak im drzewo wynioślejsze, tym trudniej wleść na nie. Wżdy i z panną, i ze drzewem, kto nie kiep poradzi. Trzeba owszem wziąć i zerżnąć, no i po zawadzie. No Carmen, a co tam w pracy? O, wszystko jak dawniej. Może byś mnie odwiedził. Dobra, wystarczy tego dobrego. Koniec imprezy. Ale Szani... Nie wiem, co ci strzeliło do głowy, że zaprosiłeś tu kurtyzanę. Szani, nie wydziwiaj. Powiedziałam, koniec. Do zobaczenia. Dobra, a więc nasza impreza skończyła się, no niezbyt dobrze, ale to nie koniec, bo możemy jeszcze porozmawiać z Szani i dać jej róże, które trzymam w ekwipunku od rozdziału pierwszego. Noszę je tylko z myślą o tym, żeby wręczyć jej te piękne róże. To dla ciebie, moja droga. Czerwone róże, Geralt, czyli ty...
Shani, ty się rumienisz. Biedna staruszka. To nie jest na jej serce. To nie na jej serce. Uważam, że Shani to jest chyba najładniejsza z dziewczyn, które możemy w Wiedźminie 1 poderwać. Triss mi się nigdy nie podobała. I zarówno z charakteru, jak i z wyglądu. Ale zadanie przyjaciółka z dawnych lat wykonane, a Carmen na to wszystko patrzyła. Ona na to wszystko patrzyła. Za to jej zapłaciłem. No i pieniądze się nie zmarnują, Carmen. Hej, hej. Nie gadaj teraz. Racja, nie gadaj teraz. Ona tu siedzi. Nie wiem. Dobra, nie wiem czemu to zrobiłem. Kazałem jej zdychać i zdechła. Padła na zawał. Przynajmniej mamy święty spokój. Mamy więc burzę. Teraz trzeba tylko ścisnąć strażnika. No nie powinien to być jakiś duży problem, skoro zapłaciłem 500 orenów, by posiadać umiejętność korzystania z pylonów. Znaczy, umiejętność. Koleś nam powiedział, że wystarczy tych pylonów dotknąć. Więc nie wiem, jaka w tym rzeczywiście była wielka mechanika, no ale lepiej zapisać przed walką z golemem, bo coś czuję, że to może się skończyć tragedią, no i zaczynamy. Hej. Dobra, Geralt, musimy spojrzeć prawdzie w oczy. Prawdopodobieństwo, że mamy szansę z tym bydlakiem tak po prostu w walce, jest niewielkie, więc postarajmy się tak ustawić, ażeby pierdzielnął w niego piorun. Właśnie, dobra, uderzył. No i powtarzamy. Tak długo, jak on będzie pomiędzy tymi pylonami, to nam może naskoczyć. Chociaż widzę, że naprawdę ma dużo HP na starym wieśku, to on chyba nie musiał aż 3 razy być walnięty. No nic, grunt, że padł. A my możemy z niego zabrać zarówno serce golema, jak i sefirę. I oto jestem tutaj, w zimie, ponownie. Jak już wspominałem, dużo biegania, oj dużo biegania. Ale na szczęście to już jest ostatnie bieganie, w tym akcie przynajmniej. Raymondzie, wieża. Tak. Można ją otworzyć. Mam dobrą wiadomość, ucieszysz się, Raymondzie. Zabiłeś baraninę, tak? Nie będzie więcej przeszkadzał, ale dobra wiadomość jest inna. Niebawem dopadniemy Javeda. Wreszcie twoja rodzina zostanie pomszczona. Mam plan. Mogę go poznać? Chciałem to załatwić sam, ale jeśli chcesz mi pomóc. Oczywiście, że chcę. Przecież za to mi płacisz. Poza tym jesteśmy przyjaciółmi. Tak, przyjaciółmi. Dobrze, zróbmy tak. Skoro wybiliśmy już Javedowi kły, pozbywając się baraniny, teraz zagrajmy na tym, czego pragnie on sam i jego totum facki. Kalkstein. To znaczy? Wykorzystamy starożytne sekrety ukryte w wieży na bagnach. Wiem, jak ją otworzyć. Kalkstein chce posiąść tajemnicę potężnej magii ukryte w wieży. Chciałbym, żebyś coś zrobił. Oczywiście. Jak mogę ci pomóc? Pójdź ze mną na bagna. Kiedy otworzę wieżę, przechowasz dla mnie tajemne księgi. Nie możemy dopuścić, żeby wpadły w ręce Javeda. Możesz na mnie liczyć. Kiedy ruszamy? Teraz. Musimy zdobyć to, co jest ukryte w wieży. Wszystkie notatki i księgi. Użyjemy ich jako przynęty na naszego pana X. Jak konkretnie chcesz ją otworzyć? Mam tu kamień, który jest kluczem do wieży. Albo częścią klucza. Tylko zadbaj o to, żeby Kalkstein zainteresował się tą sprawą, tak jak się umawialiśmy. Mamy więc ostatnią sefirę, no i to znaczy, że możemy już otworzyć wieżę.
widać, perfidnie widać, że te dialogi są pocięte w taki naprawdę niechlujny sposób, że ta historia ledwo się trzyma kupy. No ale Wiedźmin pierwszy właśnie taki był. Ledwo się trzymał kupy i nie miał prawa wyjść, a wyszedł pomimo wszelkich przeciwności. I mi za pierwszym razem grało się naprawdę dobrze. Chociaż nie ukrywam, często spoglądałem do poradnika, który był dodawany do płytki z grą i dobrze, że był dodawany, bo bez niego możliwe, że też bym się zaciął w drugim akcie, tak jak niektórzy ludzie z komentarzy, bo tam widziałem, niektórzy w komentarzach pisali, że drugi akt to był koniec ich przygody, bo nie wiedzieli, co robić. Polecam poradniki. Dobra rzecz. Niedługo dowiesz się prawdy. Nie ekscytuje cię to? Jestem mutantem. Uczucia są mi obce. Wolę skupić się na zadaniu. Mam przynieść księgę zwierzę? Tak. Pośpiesz się. Nie możemy pozwolić, żeby Kalkstein nas ubiegł. Mam nadzieję, że ten morderca połknął haczyk. Pracuję nad tym. No to do wieży w takim razie. A w środku jest ostatni krąg i ostatni spell. Nauczyłeś się znaku Heliotrop. To bariera ochrona chroniąca przed żywiołami i efektami magicznych ataków. Brzmi jak coś, co przyda nam się podczas walki z tym panem. Księga maga zwierzy, czerwony meteoryt, miał diamentowy. Dużo tutaj jest rzeczy. Jest także dekok trafarda białego. Wszystko to chętnie sobie zabiorę. I jeszcze my tutaj wrócimy w kolejnym akcie. Jeszcze zanim tam wyjdziemy, nałożę sobie może jeszcze na mój srebrny mieczyk olej przeciwko upiorom, bo teraz będziemy tam walczyć z Ifrytem, z tego co pamiętam, więc to się jeszcze może przydać. Trzeba myśleć. Think, Mati, think! Chciałbyś poznać całą prawdę? Bardziej niż myślisz. Mam tylko pytanie. Kiedy wpadłeś na pomysł, żeby podszyć się pod Raymonda? Sam mi to podpowiedziałeś. Deptał mi po piętach, a ty mu zaufałeś. Byłbym głupcem, gdybym nie wykorzystał okazji. Nie pomyślałeś o tym, że staniesz oko w oko z Wiedźminem? Cóż, byłbym głupcem, gdybym nie wykorzystał okazji. Dobra, dosyć gadania. Teraz grzecznie zaprowadzisz mnie do miejsca, w którym ukryłeś rzeczy skradzione z Kaer Morhen. Cholerny magik. Halo? Halo, czy ja mogę się ruszyć? No i mnie ugryz. No i ugryz. Dobra. Mogę ugryźć? Mogę ugryźć. No to gryziemy! Frajerze! Do widzenia! Ładnie siadło. Jest tylko jeden problem. Oszołomił mnie. Ugryz, oszołomił mnie, a mi się kończy HP. Nie wygląda to najlepiej. Mój panie, słucham i jestem posłuszny, jak mawiają dżiny. Magister, skończ z tą błazenadą i zajmij się Wiedźminem. Widzisz, Wiedźminie, Azar nie czuje się komfortowo w środowisku wodnym. Wszedł na grząski grunt i potrzebuje speca od mokrej roboty. Utrapienie z tymi magami ognia. Świetnie, dwie pieczenie na jednym ogniu. Dobra, Quen. Ładnie. I teraz... Z łaski swojej trzymać ich z dala ode mnie. To tylko ludzie. To nie są jacyś problematyczni przeciwnicy, prawda? To tylko ludzie, jestem Wiedźminem. Damy radę, spokojnie. Kroimy ich na drobne plastereczki. Uciekamy tutaj, twoje używamy Quenu, żeby przypadkiem nas nie pokroili. I walimy dalej. Ależ on wygląda. Jest. Azar, głupcze! Dałeś się wykiwać Wiedźminowi! Znów niemal zginąłem przez ciebie! Milcz, wycofujemy się do bazy w dzielnicy handlowej. Szybko, zanim zneutralizuje truciznę. Jeszcze się spotkamy, dziwolągu. Gdy leżałem nieprzytomny po spotkaniu z Dawedem, na bagnach doszło do nieuniknionego. Skojatel starli się z zakonem. Obie strony przeczuwały nadchodzący konflikt i chciały sprawdzić wroga. Rutynowy zwiad przerodził się w regularną bitwę.
Zakon zwyciężył dzięki dobremu rozpoznaniu i determinacji, która wynikała z niezachwianej wiary. Skojatel zrozumieli, że droga do wolności będzie okupiona krwią. Nie widziałem starcia na bagnach. Do czasu, gdy odnalazła mnie Triss, leżałem nieprzytomny niedaleko pola bitwy. Po raz ostatni dane mi było zachować neutralność. Pamiętam, że jak się też nie pomaga im w tych questach, to też wygrywa zakon chyba, wiecie? Mylisz się, moja droga, mam go w garści. Zresztą nie tylko jego. Wszyscy tutaj jedzą mi z ręki. Szkoda, że Foltest wyjechał do Verden na ten królewski zjazd. Rozumiem, że z Loivardenem również ustalone. Tak, przekazałam mu propozycję i zgodził się. Twierdzi, że jego zwierzchnicy chcieli wystąpić z podobną inicjatywą, lecz ubiegłyśmy ich. Ach, mężczyźni niepoprawni gawędziarze zawsze twierdzą, że chcieli wystąpić z inicjatywą. A propos, jak tam twój wiedźmin? Sądzę, że go przekonam. Nie przelicz się. Geralt jest bardzo przenikliwy i wyjątkowy. Wiem. Muszę kończyć. Skontaktuję się, jak będzie po wszystkim. Nie pozwól, żeby domyślił się, co ukrywasz. Triss? Chcesz wstać? Sprawdźmy, czy już jesteś w odpowiedniej formie. Zgoda. To nie będzie bolało. No cóż, test wypadł pomyślnie. Jesteś w pełni sił. Niezwykły wiedźmiński metabolizm. Triss, skąd się tu wziąłem? Czysty przypadek. Badałam anomalie magiczne. Trafiłam na fałszywy trop wywołany przez tego szarlatana Kalksteina. Czyli znalazłaś mnie na bagnach? Co się tam działo? Nie wiem. Alchemik jeszcze tam siedzi i bada lity kamień. Większe anomalie mamy tutaj, w Wyzimie. Anomalie magiczne w Wyzimie? Miło byłoby, gdybyś pomógł mi ogarnąć ten temat. Zapomniałabym o najważniejszym. Tak? Ktoś chciałby się z tobą widzieć. To kupiec Loivarden, ważna persona. Urządza bankiety w nowym Narakorcie. A, Wyzima handlowa. Czy mi się wydaje, czy te ptaki lewitują? Nieważne. O mój Boże, on przeleciał przez ścianę. To ptaki duchy. No ale, to najwolniejszy ptak, jakiego widziałem w swoim życiu. Wracając, Wyzima handlowa. To jest ten moment w Wiedźminie, kiedy gra znów nabiera tempa i znów jest fajna, tak jak w akcie pierwszym. Tak jak akt drugi jest słaby, słabizna straszna, tak akt trzeci znowu wraca na prawidłowe rytmy, jak powiedziałby troll z Warcrafta 3. I nie ukrywam, akt trzeci jest jednym z moich ulubionych, nie licząc oczywiście aktu pierwszego. Akt czwarty natomiast wiem, że wielu lubi. Ja osobiście nie przepadam, w sensie jest spoko, ale jakoś mi tyłka nie urywa. Ładnie, malowniczo, ale pod względem historii taki trochę filler. No to zostaliśmy na przyjęciu sami. Na tym przyjęciu w zasadzie nie ma nic ciekawego. Można upić się z tamtym rycerzem, zacznie gadać, da nam pierścień, ale ja nie chcę marnować moich alkoholi, które są dobre i mogę wydać na eliksiry. Na pewno warto pogadać z Talarem za to. Jak się bawisz, Wiedźminie? Wybornie. Żarcia mało, nie ma gdzie usiąść. Wszyscy się kręcą po sali, wymieniając jakieś banały. I jestem chyba tutaj jedyną osobą spoza licznych tajemnych układów. Taki nastał czas. Nowe obyczaje, nowa moda. Uważasz, że powinniśmy pokazać Nilfgaardczykowi, jakie z nas dzikusy? Że mylimy widelec z grzebieniem? Że jedyny sposób ucztowania, jaki znamy, to chlanie na umór, porykiwanie sprośnych piosenek i klepanie dziewek służebnych po tyłkach? Wybacz, ale jako anachroniczny relikt przeszłości przywiązałem się do dawnych obyczajów. Nowych nie rozumiem i nie aprobuję. A ty przestań mi mydlić oczy, Talar. Gadaj, kim jesteś i co tu robisz. Jestem patriotą. Na sercu leży mi wyłącznie dobro królestwa, a zagrożeniem dla niego mogą być układy, o których sam wspomniałeś. Nie kręć. Już powiedziałem, że jestem prostym, staromodnym wiedźminem. Mów do mnie słowami, których używał niegdyś Paser Talar. Paser Talar nie robi nic za darmo. Paser Talar jest oszustem, który wolałby zapewne, aby chłopcy z klasztornej nie dowiedzieli się o tym, że chadza na przyjęcia wyzimskiej śmietanki towarzyskiej. Kim tak naprawdę jesteś? Tylko nie kręć, kamracie. Pracuję dla wywiadu Temerii. Wykonuję bezpośrednie polecenia króla.
Szukam zdrajców, sprzedawczyków i obcych agentów. Jestem szpiegiem. Wysoko postawionym szpiegiem. Kolejna osoba, z jaką możemy tutaj gadać, to oczywiście Adda i nawet można ją przelecieć, ale powiem wam szczerze, że ona mi się średnio podoba. Dla was się poświęcę i przelecę królewnę, ale robię to tylko dla was, no bo mówię, ona przynajmniej taką dziewczynę, która siedzi gdzieś w ostatniej ławce i śmieje się razem z koleżanką, że paliły papierosa podczas lekcji matematyki czy coś w tym stylu. Wiedźminie, podejdź bliżej. A ty, Devet, przynieś mi wina. Od tamtego pazia na drugim końcu sali. Wasza wysokość? Teraz, kiedy pozbyliśmy się Deweta, możemy rozmawiać swobodnie. Powiedz mi, Geralcie, jak to jest z wiedźminami? Tylko nie próbuj się zasłaniać kodeksem. O co pytasz pani? Jaki masz stosunek do polityki? Dla mnie polityka jest jak schadzka z kochankiem, zgadzasz się? Tak, rzeczywiście dostrzegam podobieństwa. Opowiem ci żarcik, wiedźminie. Świetnie, uwielbiam żarciki. Hrabina mówi do hrabiego. Hrabio, może podam obiad? Bez sensu. To może, hrabio, pójdziemy na spacer? Bez sensu. No to może opowiem zagadkę? Dobra, niech będzie. Hrabio, co to jest? Ciepłe, owłosione i wchodzi do dziury. Chuj! A niebo myszka! Mysz w piździe, bez sensu. Przedni żart. Żeby przelecieć królewnę, tak, powiedziałem to, trzeba pogadać z kilkoma postaciami. Z tutaj tym grododzierscą, potem Talarem, potem znowu chyba grododzierscą i w końcu z Addą i jeszcze po drodze gdzieś Striz, więc ja to wszystko zrobię, nie będę tego pokazywał, no bo po co? Po krótkiej rozmowie dowiadujemy się, że Adda lubi jeść katoblefasy. Krwiste katoblefasy. Masz dla mnie coś dobrego? Oto tatar z katoblefasa. Krwisty. Z odrobiną pieprzu. I surowym żółtkiem. Wiesz, jak sprawić przyjemność kobiecie? Sprawiać przyjemność waszej wysokości to zaszczyt. Dobrze, że jesteś. Chciałem z tobą porozmawiać. Słucham. Stare przysłowie mówi, wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Może brzmi to banalnie, ale taka jest prawda. Streszczaj się. Geralt, proszę nie bądź ironiczny. Wysłuchaj, co Declan ma do powiedzenia. Spróbuję zgadnąć. Potrzebujecie kogoś, kto wykona brudną robotę. I stwierdziliście, że naiwny wiedźmin z amnezją doskonale się do tego nada. Owszem. Pomożesz nam zniszczyć salamandry? Pomogę. Chociaż wiedz, Loivarden, że nie jesteśmy przyjaciółmi. Doskonale. Jesteśmy w posiadaniu następujących informacji. Jak każda tajna organizacja, salamandra potrzebuje złota. Jednym z najbardziej dochodowych interesów jest obecnie handel fistechem. Logika oraz informacje agentów terenowych dowodzą, że na bagnach musiała w ostatnich dniach powstać baza salamandry. Zebrane zioła są transportowane do drugiej tajnej bazy, gdzieś w wyzimie klasztornej. Znowu bagna i dzielnica biedoty. Cudownie. Liczymy, że uda ci się zlokalizować i zniszczyć obie bazy. Gdybyś odnalazł jakieś dokumenty, ślady mogące nas doprowadzić dalej, przyjdź do mnie. Tak jest. Szeregowy wiedźmin prosi o pozwolenie rozpoczęcia misji. Wiedźminie, obie bazy są nowe i nie najlepiej chronione, ale gdybyśmy posłali tam zwykłych ludzi, padłoby dużo trupów. A tak najwyżej jeden, rozumiem. Wrócę, jak zdobędę nowe informacje. To jest po prostu mistrzostwo świata, w sensie te odpowiedzi Geralta są tak sarkastyczno-ironiczne, że nie da się bardziej, mistrzostwo świata. Natomiast tu mamy do podjęcia decyzję, która powinna zostać podjęta w jedyny słuszny sposób. Podjęcie jej w jakikolwiek inny sposób to debilizm. Chodzi o decyzję co z Talarem. Wiedźmin, zaraz się okaże, czyś prawy człek, czy tchórz. O co ci chodzi, Devet? Ta kanalia Talar nie chce się podporządkować królewskiemu edyktowi. Jakiemu edyktowi? K-
królewskiemu z pieczęcią miłościwie nam panującego jaśnie pana Foltesta. To odwołanie ze stanowiska. Mocą mi nadaną, etc., etc., niniejszym odwołuje się Bernarda Dukata, zwanego Talarem, z funkcji dowódcy służb informacyjnych Temerii. I Talar się sprzeciwia? Niemożliwe. Tak, i za to spotka go śmierć. Geralt, pokaż, żeś prawdziwy patriota. Zabij śmiecia! Chyba nie wierzysz w te chędożone kłamstwa! Edykt jest fałszywy! Ten skurwiały dewot z małym fiutem i jeszcze mniejszym mózgiem chce mnie wysadzić z siodła! Stul pysk, zawszony szpiclu! Jesteś zdrajcą i zawiśniesz jak zdrajca! Wykaż, żeś patriota i przyprowadź mi tego śmiecia! Nie musi być w całości. Talar odejdzie wolny. Pożałujesz tego! Pożałujesz, wiedźminie! Dziękuję za pomoc, Geralt. Lepiej zniknij na jakiś czas. To dobry pomysł, ale muszę z tobą pogadać. Później. Dobrze, spotkajmy się na bankiecie w Nowym Narakorcie. No dobra, pogadamy szybko z tym Talarem, zobaczymy, co ciekawego nam powie. A potem ruszymy w dalszą podróż, szukać przeznaczenia na ulicach Wezimy. Dobra, Talar, gadaj, co tam wiesz. Znowu się spotykamy, wiedźminie. Owszem. Nie podziękowałem jeszcze za uratowanie tyłka. Nadal nie jestem pewien, czy narażanie się Devetowi było słusznym posunięciem. Ależ oczywiście. O ile leży ci na sercu dobro Temerii. Co masz na myśli? Coś wisi w powietrzu. Mów jaśniej. To proste. Wyjeżdżając, król zostawił dla mnie list. Powierzył mi pieczę nad Wezimą. Spójrz. Wygląda na autentyczny. Powierzam ci pod swoją nieobecność? Tak. Wiem, że umiesz czytać. Zwróć jednak uwagę na fakt, iż prócz pieczęci masz tu królewski podpis. To prawda. Na pozostałych edyktach nie było podpisu króla. Pieczęć łatwo ukraść. Podpisu już tak prosto nie podrobisz. A więc królewskie edykty to fałszywki? Otóż to. Ostatnią rzeczą, jaką chciałbym zrobić jeszcze w dzisiejszym odcinku, będzie quest dla rycerzy płonącej róży. No lubię ich, no, lubię kolor czerwony, lubię klimaty rycerskie. Oni łączą w sobie wszystko to, co lubię, jeszcze do tego ta płonąca róża, no piękny symbol mają, więc pogadamy sobie z Siegfriedem. Co tutaj robisz? Mam dziwne wrażenie, że stan wyjątkowy w dzielnicy handlowej ma jakieś drugie dno. Muszę przygotować swój oddział do ewentualnej walki. Ale wiesz, tak przy okazji, jest jedna sprawa, w której mógłbyś mi pomóc. Słucham. Doszły mnie słuchy, że na miejskim cmentarzu giną ludzie. Trzeba by się tam rozejrzeć. Rozumiem, że jest jakaś zapłata. Tak, oczywiście. Poza tym zakon będzie ci wdzięczny. Zgoda. Rozejrzę się tam i zobaczę, co da się zrobić. Dziękuję. Będę się za ciebie modlił. Bywaj. No dobra, to skoro on będzie się za mnie modlił, to ja niczego więcej nie potrzebuję. Jestem gotów do akcji. Przy okazji na cmentarzu rozmieszczę czujkę od Triss, bo pamiętajmy, że Triss wspominał o anomaliach magicznych. No i żeby móc się z nimi uporać, trzeba te anomalie wykryć najpierw, a do wykrycia jej najlepszy będzie skan magiczny za pomocą czujek, które trzeba rozmieścić. Ja wiem, co na mnie czeka tam w środku, dlatego już sobie założymy olej przeciwko trupojadom. Dodatkowo wydaje mi się, że można byłoby już także wypić kilka eliksirów. Przede wszystkim eliksir jaskółka. On tutaj jest najważniejszy. Drugim eliksirem, który wypiję, będzie eliksir, który jest nowością. Nowością jest to eliksir pełnia. Eliksir, który zwiększa moją maksymalną żywotność. Normalnie, w normalnym Wiedźminie nie jest on zbyt użyteczny, ale tutaj, oj, bardzo, bardzo. No i ostatni eliksir, który mnie interesuje, to eliksir standardowo zresztą zamieć. I wydaje mi się, że, o właśnie, nie przekroczyłem toksyczności, więc zapisujemy i wchodzimy na cmentarz. Quest od Siegfrieda znów wyklucza się z questem od Wiewiórek. W teorii da się zrobić oba. Rany od zębów i pazurów, roztrzaskane kości. Ktoś chciał się dostać do szpiku. Wygląda na robotę guli. Otóż to. Wracając jednak, tak jak mówiłem,
te questy się w teorii wykluczają, chociaż pamiętam, że jak pierwszy raz grałem Wiedźmina, zrobiłem oba, bo nie wiedziałem, że będą się wykluczać. Jakimś cudem tak się to jakoś udało mi zrobić. Na edycji rozszerzonej chyba nie można, chyba na edycji rozszerzonej to naprawiono. Przepraszam, gdzie się podziały moje maniery. Nie patrzcie tak na mnie, trzeba jakoś żyć. No co, gula nie widzieliście? Widziałem niejednego, ale żaden nie gadał. No, ja nie chwaląc się wyjątkowy jestem. Moja rodzinka rzeczywiście do rozmownych nie należy. Powarkują tylko. Znalazłem zwłoki ludzi. Wiesz coś o tym? To nie moja sprawka. Żywych nie jadam. Ale wiem, kto ich załatwił. Zażyjmy układ. Informacje w zamian za życie. Stoi. Powiedz mi, co wiesz. Od dłuższego czasu kręcą się tu długouchy. Nie wiem, czego tu szukają, ale rabują groby i coś knują. Przy okazji zabijają ludzi, którzy wejdą mi w drogę. Długouchy? Dowiedzieliśmy się więc, że za tym wszystkim stoją elfy, które sobie po prostu randomowo zabijają ludzi, którzy przychodzą odwiedzać groby. Więc, no spoko. Naprawdę, dobre elfy. Dobry bój. Dobry bój. Czego tu szukasz, Wiedźminie? Morderców. W takim razie ruszaj na miasto. Żyje w nim zbrodnicza rasa. My walczymy o przetrwanie. Ludzie rozumieją tylko argumenty siłowe i dlatego będziemy z nimi rozmawiać za pomocą oręża. Nie pożyjesz wystarczająco długo. Groźnie gadasz, Wiedźminie. Jednak nie wiesz, że w tej krypcie znajduje się 6 dłan pozostawionych na pastwę guli. Są tam kobiety i dzieci. Jeśli nas zabijesz, nie zdążysz im pomóc. A jeśli spróbujesz ich uratować, my odejdziemy wolno. Wybieraj, mutancie. No to jesteśmy w krypcie, w której kiedyś znaleźliśmy ciało Raymonda Marlowe. Dobrze, że grabarz je zabrał. Byłaby beka, jakby tutaj dalej leżało. Ogólnie uważam, że quest dla tego zakonu jest lepszy niż quest dla elfów, ponieważ jest ciekawszy. Ma przede wszystkim aż 3 możliwe rozwiązania, podczas gdy quest dla elfów to zwyczajny quest wejdź, pozamiataj i tyle. Tutaj mogliśmy zakończyć tego questa już na etapie rozmowy z tym gulem, który gadał, z Vetalą. Mogliśmy się z nim nie układać i po prostu zmasakrować, to też questa by nam zaliczyło. Mogliśmy pobiec za Skojatel, czyli wiewiórkami, ale tego nie zrobiłem. No i jak widzicie, mam opcję ostatnią, czyli masakrować gule i algule, bo tutaj jeden z nich chyba był algul. Coś mi się wydaje, że tutaj jest więcej alguli niż jeden, bo coś są wytrzymałe jak na zwyczajne gule. Ten to jest zwyczajny na pewno. Ten możliwe, że jest troszeczkę bardziej mocarny. A ty, co ty robisz? Zostaw w spokoju tego człowieka! Ja tutaj przyszedłem go uratować! No! Ani mi się wasz! Dziękujemy ci, panie, za ratunek przed niechybną śmiercią. Elfy zostawiły nas tutaj na pastwę potworów. Niektórzy próbowali uciec z tym korytarzem. Obawiam się, że wasi towarzysze nie żyją. Słyszeliśmy tylko przeraźliwe krzyki. Pewnie potwory ich dopadły. Droga jest już bezpieczna. Zabiłem większość potworów. Uciekajcie stąd. Melitele, niech będą dzięki. Bądź błogosławiony. Jeszcze raz dziękujemy. No i quest w zasadzie wykonany. A przy okazji możemy zdobyć... O, wiedziałem, że to jest algul. Nawet 2 algule były, z tego co widzę. Przy okazji zdobędziemy trochę krwi guli, której potrzebujemy do zlecenia. No nic, wracamy do Siegfrieda, by go poinformować o sukcesie. I po wykonaniu tego questa będziemy mogli ruszyć do Wyzimy Handlowej, by tam podjąć się questa z bankiem Vivaldi. Rozwiązałem sprawę cmentarza, ale nie będziesz zadowolony. Co się stało? Opowiadaj, jestem bardzo ciekaw. Pomijając sprawę gadającego gula,
Okazało się, że winni zabójstw są Skojatel. Rabowali groby, zabijając przy okazji każdego, kto wpadł im w ręce. Gadającego gula? No, nie wnikam. Może przesadziłeś z eliksirami. Powiedz lepiej, co się stało. Uratowałem ludzi rzuconych na pastwę gulom, ale niestety nie udało mi się złapać morderców. Uciekli. Na święty płomień, Wiedźminie. Postąpiłeś jak prawdziwy rycerz. Rad jestem z twego wyboru. Nie martw się mordercami, moje oddziały ich znajdą. Nie rozumiem. Uratowałeś niewinnych ludzi. To najwspanialsza rzecz, jaką można zrobić. Postanowiłem zapłacić ci z nadwyżką. Jestem z ciebie dumny, Geralt. No i tak też zyskaliśmy 400 orenów. Dużo, dużo, nie ukrywam. Możemy wrócić do wyźmy handlowej, no i tam rozpocząć quest na rabunek na bank, ale to przy okazji kolejnego odcinka. Ten jest wystarczająco długi. W tym odcinku nie dość, że udało mi się pokonać Azara Javeda na bagnach, to jeszcze rozpoczęliśmy tak naprawdę hardo akt trzeci, więc w kolejnym odcinku, kto wie, może uda nam się prawie, że skończyć ten akt trzeci, bo on długi nie jest. Ma tutaj dużo walki, a to lubię na tej modyfikacji, bo to jest modyfikacja, która skupia się na walce. Więc raz jeszcze dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że będziecie pamiętali o skomentowaniu tego odcinka, o zostawieniu lajka, subskrypcji, jeżeli jeszcze nie zostawiliście, a także kliknięciu w dzwoneczek, by dostawać powiadomienia o najnowszych filmach z gry Wiedźmin na modyfikacji Powrót Białego Wilka. Cześć!